Karolina lubi sport. Byłam bardzo ciekawa, jak jej wieszak z ubraniami zderzy się z moim. Do programu miałam przywieźć 3-4 stylizacje, przywiozłam trochę więcej, ponieważ nie mogłam się zdecydować. Opowiesz mi coś o swojej szafie? Tak, przywiozłam dzisiaj do ciebie część butów. Ile masz par butów w domu? 50. 50 par butów? Tak. Większość butów, które posiadam, to obuwia sportowe. Z racji tego, że jestem bardzo aktywna fizycznie. Biegam, biorę udział w maratonach. Prowadzi zdrowy tryb życia, nie narzuca swojego zdania, ale daje dobry przykład. Nie zawsze udaje jej się zmobilizować nas do takiej aktywności, jakby ona chciała, ale staramy się sprostać jej zadaniom. Wydaje mi się, że moje życie jest kolorowe i ciekawe, a moje ubranie tego nie pokazuje. Zawsze mam taką bezpieczną właśnie bazę jak koszulka i dżinsy i do tego dorzucam coś na wierzch. Tak jak na załączonym obrazku. Tak, właśnie tak. O ile biały t-shirt i dżinsy to jest bardzo dobra baza, tak już na przykład ta sukienka jest na ciebie za duża. Tak? Taki worek, który zakładasz na siebie, to nie jest dobry pomysł. Tak, ja właśnie tak robię, żeby zakryć to, że jestem taka chuda. A ta to już jest w ogóle... I dobrze się w niej czujesz? Tak. Przecież ta sukienka to jest przynajmniej 2 rozmiary za duża. Naprawdę? Naprawdę. To chyba większość rzeczy takich za dużych mam. Czyli sukienka duża nie. Już tak. Ci powiem, moja droga. Założysz tę sukienkę szybciutko, ja ci wszystko powiem. Dobra. Proszę bardzo, tutaj, tu. Przymierzając swoją sukienkę przy Mai, jeszcze nie do końca byłam przekonana, że ona źle na mnie leży i że jest na mnie za duża. Chodź. Zapraszam cię. Zobacz, masz szczuplutkie nóżki jak zapałki. Tak. I tak naprawdę przez to, że ta sukienka jest większa, jeszcze bardziej wyszczuplasz swoje nogi. Po drugie, zobacz, jak ta sukienka spłaszcza ci biust. A jednak masz ładny biust. Po trzecie... Nie mam talii. Nie masz talii, nie masz bioder, nie masz pupy. Jak w worze. Boże, ty jesteś taką moją młodszą siostrą, tak. Kazałam Karolinie założyć jej sukienkę, a później pokazałam jej moją wersję. Zaczniemy od czegoś, co pokaże ci różnicę, dobrze? Dobrze. Sukienka, dotknij, jaka ona jest miła i delikatna. Ale obcisła. Bardzo obcisła. I zaraz ci powiem, dlaczego wybrałam tę sukienkę. Dobrze. Ale musisz ją najpierw przymierzyć. Proszę bardzo. Na pewno? Taką obcisłą? Jesteś kobietą. Tak. To jest twój największy atut. Każdy facet... To przymierzę. Okej, proszę bardzo. Dlatego wybrałam ci buty sportowe w dość intensywnym kolorze. Proszę bardzo. Zobaczymy. Wybrałam dla niej must have, czyli buty sportowe w 3 odsłonach. Proszę bardzo. Kiedyś, jakbym zaproponowała takie buty w stylizacji, pewnie wszyscy by powiedzieli, dlaczego takie buty? A właśnie dlatego, żeby buty stanowiły kropkę nad i do całej stylizacji. Świetnie, naprawdę. Nie spojrzałabym na to w sklepie, ale wyglądam dobrze. Świetnie wyglądasz dlatego, że zobacz. Masz biust? Tak. Masz talię? Mam. Masz biodra? I świetne nogi. Wszystkie kompleksy zamieniamy na atuty. Mogłabym już tak wyjść teraz, jak stoję. Chcesz wyjść? Nie, chcę zobaczyć, co jeszcze mnie czeka. Fajnie, no ona się z tego cieszy, a jak widzę jej radość, to mnie to nakręca i ja sobie zaraz podnoszę poprzeczkę.